Pierwsza połowa, zaczęliśmy dobrze. Pierwsze minuty stworzyliśmy sobie sytuację, już w 10 minucie trenowany stały fragment gry zamieniliśmy na bramkę. Cieszyło to, bo naprawdę pierwsze te minuty my dobrze wyglądaliśmy. Później chcieliśmy iść za ciosem, strzelić drugą bramkę. Stworzyliśmy sytuację, ale nie udało nam się to. W drugiej połowie nasz plan był taki, żeby po prostu nie stracić bramki i wykorzystać szybki atak i po prostu strzelić tą drugą bramkę, żeby spokojnie dowieść wynik. No Stal nas przycisnęła, ale kontrolowaliśmy to, co się działo i wygraliśmy mecz i to jest dla nas najważniejsze. Dla siebie? No, cieszy mnie najbardziej wygrana i to, czy strzeliłem to ja, czy strzeliłby ktoś inny. Dla nas najważniejsze jest teraz punktowanie i wiemy, jaki mamy cel. Mamy szeroką kadrę, trener rotował, wczoraj postawił na mnie, oddzięczyłem się bramką, ale mówię, najważniejsza jest wygrana. Czy najtrudniejszym? No, my też graliśmy ładnie i nie wygrywaliśmy meczów. No, można grać ładnie, jak się nie wygrywa, no to co z tego? No, my wczoraj się męczyliśmy, w tej drugiej połowie szczególnie. No ale wygraliśmy mecz i mamy 3 punkty i teraz czy ktoś będzie grał ładnie, brzydko, to nie ma to znaczenia w ogóle, bo wiemy jaki jest nasz cel, zostały 4 mecze i po prostu trzeba je za wszelką cenę wygrać. I to, że trener Smułka pochwalił swoich zawodników, no chwała mu za to, no jeżeli mieli taki plan, no ale no chyba też przyjechali tutaj po zdobyciu punktową i im to się nie udało.